Centrum Teatru Muzyki i Tańca zobaczyć można nową wystawę pod tytułem Synthesis Erasma Wojciecha Felcyna. W swoich ekspresyjnych fotografiach artysta dokonuje swoistego ataku na szczególne sakrum, jakim jest twarz ludzka. Temat jest z jednej strony niezwykły, z drugiej strony most common, czyli bardzo popularny, bo wystaw poświęconych portretowi było mnóstwo, ale ta wystawa jest inna. Ona nie pokazuje poszczególnych osób, nie ma tutaj imiennych bohaterów. Bohaterem jest jakby nasze społeczeństwo. Jest to rzeczywistość wykreowana przeze mnie jako twórcę na użytek przeniesienia pewnej idei, która mi towarzyszyła w kolekcjonowaniu materiału do tej wystawy. To opowiadanie o ludziach powstawało w warunkach głębokiego zatroskania o przyszłość naszą, naszego społeczeństwa polskiego, cywilizacji globalnej, o przyszłość najbliższą i tą przyszłość dalszą. Na wystawę składają się cykle Szukając siebie samego w obliczu przyszłości, Kartoteka, Portrety biało-czarne, Portrety z czerwienią, Niepokonani oraz Portrety z gazety. Cały materiał był zbierany przez okres około 10 lat i składał się jakby z takich mniejszych projektów czy cykli, które się złożyły na całość, którą nazwałem Synthesis. No, jestem chemikiem, więc hasło synteza jest mi bliska, ale tutaj faktycznie w syntetyczny sposób próbuję pokazać to, co robiłem, nad czym eksperymentowałem przez ostatnie 10 lat. I z drugiej strony same te zdjęcia też stanowią pewną syntezę, dlatego że tematem łączącym te wszystkie cykle był eksperyment polegający na badaniu, jak struktura formalna obrazu wpływa na ekspresję. I kierunkiem, który obrałem, była taka lapidaryzacja, czyli mówiąc krótko, pozbywałem się wszelkich zbędnych elementów, chciałem utrzymać na obrazie to, co jest najistotniejsze po to, żeby wzmocnić jego ekspresję, a tutaj te badania szły w różnych kierunkach. Jednym z takich kierunków było również badanie ludzkich reakcji na atak, na takie sakrum, jakim jest ludzka twarz.